Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jesteśmy na łowcy i dzisiaj będziemy próbowali sobie pokonać Tornadko 488, czyli tego kolejnego bloka. Ostatnio pamiętamy, że po przebraniu pokonaliśmy 486 i tak naprawdę byliśmy blisko pokonania też tego właśnie bloka, czyli tego naszego kotka. I później, no tak naprawdę będziemy mogli lecieć nawet i do 600 tornada, na pewno jakieś tam levely wbijemy, ale najpierw tego bloka musimy pokonać. Raczej nam się to uda, tak mi się wydaje. Ostatnio miałem misję dnia, żeby walczyć 5 razy w lochach. 5 razy sobie to tornadko kliknąłem i od razu tam jakieś bliskie próby były, więc wydaje mi się, że się to uda. No a później będziemy dalej lecieć, tak jak mówię, no do około 600 poziomu. Myślę, że dalibyśmy radę dzisiaj popchnąć. Tylko tak, no nie wiem, czy to jest za mądra decyzja z racji tego, że tutaj jak sami widzicie nie mamy za wiele miejsca w ekwipunku, no ale najwyżej się tam jakoś tych epików do kibla pozbędę, coś tutaj pomyślę. No dzisiaj Wiedźma chce bronię, więc fajnie by było, jakby te itemki, które nam będą leciały z tornada, to by były właśnie bronie, to od razu bym się ich pozbywał, bo jak wiemy, no itemki z tornada są generalnie zazwyczaj droższe niż takie zwykłe, więc lepiej je zostawiać do wiedźmy i potem odbierać sobie więcej golda. Dobra, i tak, jeszcze ktoś zwrócił po ostatnim epiku uwagę, że ja tutaj na barbarze założyłem pierścień na zręczność i też zauważyłem, że mam naszyjnik na zręczność i właśnie dokładnie tak, niestety no tak to działa na tutaj, jak dajemy itemki z łowcy na barbara, te które kupimy w sklepie, że one się zamieniają na siłę, tak? Ze zręczności właśnie na siłę, ale tak działa to tylko z itemkami ze zbrojowni. No z gabinetu magii niestety nie, a ja na ostatnim odcinku się rozpędziłem i temu barbarowi też dawałem z gabinetu magii. Ale okej, wiecie co, na wstępie wrzucimy sobie tutaj ten naszyjnik do kibelka, bo i tak jeszcze nic nie wrzucałem. I będziemy się modlić, że nam wypadnie coś na siłę. Fajnie by było, nie, niestety na zręczność. Czy ona tutaj ma, o, ona ma w ogóle na wszystkie cechy, nawet nie wiedziałem. Dobra, no to jej trzeba na pewno podmienić. Odzysk klejnotu i oczywiście no tam na jakimś kolejnym epiku, czy jak będzie jakaś okazja, to te itemki wymienię temu barbarowi, no bo jednak troszeczkę na tym traci, że ma dwa itemki na zręczność. Ale na razie dzisiaj i tak nie będziemy pachołków używać, więc nie ma to większego znaczenia. Dobra, chyba od razu wchodzimy do tych lochów. Nie mamy na co czekać, tu wszystko zaczarowane, wszystko ulepszone. Jeszcze możemy sobie petki kliknąć, już tutaj nie klikam po północy. Spadliśmy chyba na 5. pozycję dokładnie, więc jakby no trudno, no ale co, no karmię praktycznie codziennie prawie wszystko. Dzisiaj tutaj mi brakuje jednego światła i 3 ziemia, ale dzisiaj jest ziemia, więc ziemię nakarmimy. To światło myślę, że też jeszcze tam poleci z misji albo z kółka, więc no karmię regularnie, no a spadliśmy, bo po prostu spadliśmy, trudno. Tak działa ten ranking w Opili i tak nic na to nie wskuramy, powiedzmy. Dobra, spróbujemy ziemią tutaj wygrać, dobra, łatwo. Teraz sobie weźmiemy światło. Już mówię, do tych walk pupili się tak bardzo, że tak powiem, nie przywiązuję uwagi, tylko klikam, żeby tam kliknąć, bo i tak generalnie, no i tak większość wygrywamy, no ale sami widzicie, że to jest po 20 czci. O, i teraz straciliśmy jedna walka, close dosyć, no ale 180 straciliśmy, no i trudno. I znowu tak naprawdę... no jesteśmy ciągle na 5 miejscu, ale tej czci dosyć dużo straciliśmy. Dobra, czyli walki w Upili odhaczone i tak naprawdę chyba tyle. Chyba sobie lecimy do tego tornada i po prostu klikamy. Mamy tu trochę golda, więc mogę wydać w sumie w zręczność. Teraz sobie lecę do 3600 zręczności w podstawie. Potem sobie ładuję wytrzymałość do 3300 i potem już będę wszystko tylko i wyłącznie w zręczność ładował, więc tak to po prostu będzie wyglądać do tam jakiegoś pułapu na przykład 10 tysięcy w tej podstawie zręczności czy coś w tym stylu, także no po prostu długo. No ale okej, lecimy, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko klikamy, no spróbujemy tutaj go w miarę szybko rozwalić, tam 34 miliony. Dlaczego klikam tornado? No bo tak naprawdę pamiętamy, że ostatnio po epiku klikałem inne lochy, no i tutaj raczej nie widzę, o tam jaka bliska próba, raczej nie widzę tutaj powodzenia wśród innych lochów. No a też mówię, no powiedziałem, że nagram taki odcinek tylko i wyłącznie z tornada, żeby go właśnie tutaj popchnąć jak tylko daleko mogę. No i właśnie takie tornado, taki odcinek się zapowiada teraz. No pamiętamy, że na tego silnego gula, czyli ten 486, chyba tam tylko 2 albo 3 odrodzenia wystarczyły, więc wcale to nie było takie ciężkie do zrobienia. Także no w teorii też powinniśmy go łatwo i dosyć szybko rozwalić, no ale zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie.
Wszystko mamy w miarę aktualne, no bo tak jak sami wiecie, Epic był ostatnio, także po prostu sobie to szło i te itemki wymieniliśmy, wszystko jest w miarę aktualne, więc pozostaje go tylko i wyłącznie przeklikać, co raczej zrobić powinniśmy. No tylko nie chcę tutaj za dużo grzybów na niego wydać, żeby też sobie to tornado dalej popchnąć, może nawet wbić dzisiaj 354. Taki mam tam cel jakby z tyłu głowy, powiedzmy, no ale jak to wyjdzie w praktyce, no to oczywiście jeszcze sobie zobaczymy. No na razie on tutaj stawia dosyć duży opór, no ale on na pewno jest do zrobienia, myślę, że nie powinno być większych problemów z nim, ale oczywiście zobaczymy. No tutaj co my mamy innego w lochach? Tutaj mamy wojownika, którego w teorii można i by kliknąć, próbować, ale raczej nie ma co na ten... O, zapomniałem portalu kliknąć, głupi ja. Miałem to właśnie zostawione na odcinek, bo wiedziałem, że on padnie, bo miał tylko 12%. W Hemoridorze mamy tutaj tego zabójcę. Może jakbyśmy poklikali, to on by padł. Co my tutaj? Tego maga, to może być z nim ciężko, ale już powoli myślę, że będziemy w stanie go kliknąć. Tam widziałem, że Misiek go pokonał nawet, no ale Misiek to jest mag, więc jakby jemu jest delikatnie prościej go pokonać. Ale tak generalnie, no to co? No to tutaj za dużo zrobić nie zrobimy. No tego Esterosu raczej jeszcze nie ma szans. No ale okej, no dzisiaj chcemy się skupić tylko i wyłącznie na tornadzie, więc tylko to tornadko, że tak powiem, idzie w grę i tylko to próbujemy pokonać. Mam nadzieję, że się to jakoś w miarę szybko uda. Możecie zostawić subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje swoją drogą, bo już mi tam dosyć niewiele brakuje do 6000. Tam dzisiaj, ja to nagrywam w ogóle, co jest dzisiaj, chyba środa, wy to pewnie dostaniecie w czwartek. Dosyć niewiele mi właśnie brakuje do tych, och, i tam 1200, do tych 6000, także oczywiście miło by było, jakbyście zostawili, żebyśmy to jakoś w miarę szybko wbili. I druga sprawa, możecie zostawić oczywiście lajka, to też będzie mi bardzo miło, chociaż wiem, że dużo osób tego łowcę raczej przestaje lubić z racji tego, że no to jest podobne jak z Paladynem, no poszło jakby taka fama, nazwijmy to, i w sumie słuszna, że ten łowca jest dosyć słaby, no i automatycznie dużo ludzi przestaje go po prostu oglądać. No ale tak to niestety jest, no ten łowca wybitny nie jest, nie oszukujmy się. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości z nim. Raczej mu tu nic nie naprawią, nie spodziewam się. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie będzie radził na przykład po 400 poziomie, nie? Jak to tam wyjdzie, no ale to raczej będzie to samo co teraz, że raczej jak się nie odrodzi, to go większość klas klepie. Na jak się odrodzi, to jakieś tam, powiedzmy, szanse ma. Chociaż zdarzają mi się też walki na przykład tutaj na tym serwerze z wojownikami, gdzie tak naprawdę odrodzę się, a i tak przegrywam, nie? I tam jeszcze wojownikowi zostaje sporo HP. Także no niestety takie życie łowcy, no co tutaj dużo mówić. No ale cóż, no trudno. Dobra, klikamy, próbujemy to tornadko. No tam już była próba 1200, jakieś tam 30 milionów też było. Sami widzieliśmy, więc no on jest do zrobienia, tylko kurczę, już na niego tutaj chyba z 400 grzybów poszło, także dosyć sporo. No a widzimy, że on nie chce paść. No plus jest taki, że kolejne tornado będą padać praktycznie za jednego grzyba, jak nie mniej. W sensie no, mniej nie może być, ale tam jednego, powiedzmy góra 5 grzybów, jeżeli jakiś wojownik. Także no, o! Padł, okej. Okay. Ciekawe, czy mi się to zapisało, chętnie sobie obejrzymy. Dobra, świetnie, kod w onucach, zapisało się, możemy w sumie nawet go w ten sposób zapisać i okej, okay, zobaczmy, jak to wyszło. Pierwsze odrodzenie zabraliśmy mu 28, drugie odrodzenie zabraliśmy mu no prawie 60 w sumie, więc sporo. Okej, okay, on nas tutaj zmiażdżył, trzecie odrodzenie. Krytyk, on też mocno bije, jeszcze zablokował. My tutaj zwykły hitek i jeszcze czwarte odrodzenie było potrzebne, on jeszcze nam mocnego kryta, no ale udało się go pokonać, także super. I wyleciał nam w sumie przedmiot tani, więc możemy go od razu rozmontować. Mamy tutaj u kowala też 5 miejsc, więc spoko. No takie przedmioty myślę, że od właśnie 4,5 miliona sobie będziemy zostawiać w ekwipunku, także zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, i teraz tak naprawdę możemy sobie lecieć, jak sami będziecie widzieć, będzie to padać praktycznie za darmo. I mamy 353 poziom i już nie mamy miejsca
miejsca w plecaku. Poleciała nam jakoś broń epicka, ale zobaczcie, że dosyć droga, więc spoko. A jak to z tym wygląda? No to 3 miliony, no to jeszcze rozmontujemy, chcąc nie chcąc, a tego sobie odłożymy tu na bok. Tą broń to już mogę w sumie też rozmontować, niech będzie. I co, i na razie tak zostawimy i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Na pewno też troszkę nam zręczność tutaj spuchnie dzięki temu właśnie, że to tornadko sobie poklikamy, także spoko. No i co, no i zaraz 500 zrobimy, więc super, tylko no sami widzicie, że to jest właśnie ten minus, że kurde, tu co chwilę będziemy mieć zapchany ekwipunek. Także no nie fajnie, zaraz nam się tu miejsce skończy w plecaku, w sensie u kowala rozmontowania, i będziemy to musieli po prostu sprzedawać. No ale okej, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No i co, no 500 tornadko to jest wojownik i zamknęliśmy 500 tornadko, czyli już połowa, można powiedzieć, za nami, jeszcze drugie tyle i to tornado uda nam się skończyć. Chociaż zobaczcie, że oni tutaj wcale tak za darmo nie padają, jakby mogli faktycznie padać. No tu znowu drogie itemy. No i co ja mogę poradzić? No ja chyba będę musiał sobie posprzedawać to, chociaż myślę, czy nie lepiej by to rozmontować po prostu. Powiedzmy, to rozmontuję, to jest 1 800 000, więc dosyć tanie. To sprzedamy i na razie ten hełmik zostawię w razie na jutro do kibla. Tu mi się warta skończyła, to i tak będę później robił misję, to nie robimy nowej i próbujemy dalej. No jak widzicie sami, jak na złość nic tutaj nam do wiedźmy nie leci, jeżeli chodzi o broń z tego tornada, także niestety, no ale przeważnie tak to bywa. I mamy szlał węża, szlał węż to był zwiadowca, to też jakiś tam opór stawiał. Tutaj wojownik, no nie idzie to tak fajnie, jak myślałem. Myślałem, że do tego 600 to raczej bez problemu powinniśmy pójść, a tutaj sami widzicie, że jakiś tam opór stawiają, no na pewno nie taki jak te dwa bloki wcześniejsze, które tam, czyli ten kod i ten silny gul. Ale jednak mimo wszystko zobaczcie, że wcale to tak łatwo nie idzie, ale to nawet lepiej dla nas w sumie, bo dobijemy sobie ten level i może tutaj nic więcej nie będziemy ruszać, bo nie będziemy marnować tego golda z tych itemków, nie? Wiadomo, o co chodzi. Dobra, tu są już drogie itemy, to jest drogie, te rękawice, je możemy rozmontować, bo one są tanie. Poczekajcie, premia, aha, to jest drogie, to jest wszystko drogie. Dobra, może tą zbrojkę sprzedamy, to na pewno sprzedamy i to, i na razie niech będzie tak. Tylko ja tutaj coś myślę, aha, bo to jest tak, a to jest eku do awki. Dobra, no eku do awki niestety musi zostać, więc dobra, lecimy. Wiecie co, ja sobie w sumie buduję skarbiec, to ten skarbiec mogę skipnąć, zawsze to jedno miejsce dodatkowe. Ile mi się będzie ten budował? 3 dni 8 godzin, no ja tutaj mam już twierdzę 18, troszeczkę kamienia mi brakuje do tej 19, chciałbym ją zrobić przed skarbami, które są w sumie w tym tygodniu, to raczej mi się nie uda. Więc dobra, machnę ten skarbiec jeszcze na kolejny poziom, a to będziemy sobie, bo i tak to jest, można powiedzieć, tanie, a będziemy sobie tego kamyka zbierać dalej. Dobra, i ciśniemy. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie z tym wodzem. Okej, poszło dosyć łatwo i jest jakaś broń, super, wreszcie będziemy mogli do kociołka ją oddać, bo tu mi się takie miejsce zrobiło u góry, więc troszkę mi tu zepsuło moje szyki, powiedzmy, ale dobra, to zrobimy tak. No i ewentualnie jeszcze ten hełmik będzie do sprzedaży. Okej, lecimy dalej, no ten 354 bym chciał w sumie wbić i raczej więcej nie chcę tak naprawdę, no bo sami widzicie, jak to wygląda, co chwilę tutaj musimy. Dobra, to sprzedaję, no już trudno. Co chwilę tutaj musimy wracać. Oj, te buty tanie. Cyk, cyk, i mamy 3 miejsca. Tu się cały czas boję, że sprzedam coś. W sumie wiecie co, ja nie wiem, czy ja bym nie mógł już. Tu mi coś nie poleciało na złoto, bo ja raczej tego złota już będę miał na tyle dużo, że będę mógł sobie tylko w dwóch itemkach go trzymać. Poczekajcie, może poszukamy, zobaczymy, ile mi w ogóle teraz dają, no bo już dawno nie zmieniałem tych itemów. Dokładnie, 25%, czyli dobra, to możemy sprzedać. Jeszcze jakbym znalazł jeden taki z 25% itemek, to by nam się też zwolniło jedno miejsce, a ja przy okazji bym miał, wiecie, mniej do zmiany, gdy robię awanturniczość po prostu. PD 5%, no to nas nie interesuje. Nas by tu bardziej interesowało w sumie, chociaż nie, zbrojownia może być, tak mi się wydaje, bo ja tutaj mam rękawice. Okej, dobra, no to szukamy na razie w zbrojowni, zobaczymy. No hełm, buty, tylko rękawice nie i klatę, one nas nie interesują, natomiast cała reszta może być. Tylko właśnie, żeby tutaj znaleźć, to może nam troszkę zejść, PD 4%,
Rękawice. O, i mamy hełmik epicki, co ciekawe, ale go nawet nie bierzemy, bo i tak go będziemy musieli sprzedać. Sami widzicie, jak to tutaj niestety wygląda. No ten brak miejsca, no to jest problem, nie oszukujmy się. Zwłaszcza, że ja tutaj skarbca nie skipuję, 21%, ale to są rękawice, więc dobra. Z jakiegoś malutkiego rozrzutu bardzo nam się trafiły. Mam nadzieję, że kolejne to będzie 25 chociaż. Może w gabinecie coś, 19 tylko, kurde, to wcale 21, to chyba te 25% wcale nie jest tak łatwo dostać, tak mi się coś tutaj wydaje, to mam na 5%, dobra, no to co, no to musimy szukać, tak, na to wychodzi. Jeszcze tutaj poszukamy 20%, podkę możemy kupić, dobra, wiecie co, na razie lecimy tak. A jeszcze albo nam coś wypadnie z tornada, albo jeszcze po prostu poszukamy później. 4 miliony, 6 milionów to możemy sprzedać. No to już niech będzie, że sprzedamy. I okej, to zostawimy i lecimy dalej. Mamy orka i znowu, no kurde, to jest męczące, powiem wam. To możemy sprzedać bez problemu. 6,5. No to te rękawice powiedzmy, że sprzedamy. No to jest marnotrawstwo golda, to wy oczywiście o tym wiecie, mam nadzieję, ale ja tutaj chcę byleby ten level jakoś tam dobić i będzie ok. Dobra, poleciała mi jakaś broń za 10 milionów i 20 baniek do wiedźmy poszło, w sensie no wiedźma nam dała za przedmiot, tu pasek dosyć tani, więc go możemy sprzedać i lecimy dalej. No zaraz będzie ten 354, czyli można powiedzieć, że ten cel na odcinek wykonany. Kolejna broń, mam nadzieję, że za 10 dokładnie. Więc super, no zręczność nam tutaj powoli puchnie. I teraz tak, to też możemy sprzedać. Ja w sumie powinienem tej temki sprawdzać, bo może by mi jakieś 25% na golda wyleciało. I okej, jest 354 poziom, więc super. Cel tak naprawdę na odcinek został zrobiony. Ale spoko, no możemy jeszcze popróbować tutaj trochę poklikać, zobaczymy jak to będzie padać. To jest Lilaryś, jakiś wojownik. 43 tysiące siły, więc sporo. Ale okej, też padł. Pasek dosyć tani. Czy mi tutaj coś poleciało na tego golda, 25%? Byłoby na pewno miło, no ale z tego co widzę nic niestety nie ma. Dobra, no jeszcze tutaj poszukamy razem. O, jest, pasek 25%, super. Czyli możemy tak naprawdę sprzedać sobie to, cygi to, a kupimy to i okej, mamy tylko 4 itemki, 25% i po 5 i zawsze tam jeden slocik w EQ nam się zrobił. Dobra, próbujemy dalej. Mamy miśka, to jest zwiadowca, teraz mamy Madame Mystic, to jest mag, ale też jakoś tam padła w miarę szybko. Znowu zwiadowca, no kurde, ci zwiadowcy nawet opór stawiają, więc spoko. No ja mówię, no tutaj powoli do tego 600 byśmy się na pewno doczłapali. Ale chyba nie chcę tego robić. Widzicie sami, że tu jest jakiś wojownik, 44 tysiące siły, także też mocny. No tak naprawdę tego kota pokonaliśmy, więc teraz co? No kolejny odcinek też prawdopodobnie będzie z tornada, bo też jakby tutaj to możemy sprzedać, to sprzedajmy. Już tutaj coraz droższe itemy sprzedaję, to nie jest dobre. Okej, jeszcze jeden robimy, taki powiedzmy ranik, dzięki któremu zapełnimy ekwipunek. I kończymy tak naprawdę ten odcinek, bo nie ma co tego golda tracić. Ja tutaj chcę wam jak najwięcej, powiedzmy, na odcinku pokazać, ale też nie przesadzajmy. Może jeszcze jakaś broń by nam wyleciała, to też by było na pewno miło, bo też tam sami widzicie, że już po 10 milionów lecą, więc takie 20 baniek odebrać od wiedźmy jest dosyć przyjemne. Jakieś rękawice widzę. Kopciuch, to jest mag, no to też powinien jeszcze nam klęknąć dokładnie. Tutaj mamy zwiadowcę. No tak jak mówię, no do tego 600 jakbyśmy tak klikali, to byśmy się doczłapali, mi się wydaje. Ale nie ma co, no ten 355 jeszcze mnie kusi, nie ukrywam, bo to jest jednak taki okrągły level. Tu jeszcze jakieś rękawice, o, to też dosyć tanie, można powiedzieć. No z tego co widzę, już mamy pół poziomu. Kurde, może by ten jeszcze 355 dobić. 5 sobie w zręczność walniemy. Dobra, no spróbujemy. Zobaczymy jak to będzie wszystko szło. Musisz poczekać trochę dłużej.
Dobra, cyk. Dużo osób mnie też pytało, jak to działa w Tornadzie, jak się łowca odrodzi i zabije, czy jest darmowa próba. No i tam widzieliście, że nie było grzybka, czyli po prostu była darmowa, więc na to wygląda, że tak to działa. Zresztą ktoś już chyba w komentarzach o tym pisał, że właśnie tak to działa, że jak się odrodzi i ma full HP, no to może za darmo i zabije oczywiście, nie tracąc tego HP, no to może kolejną próbę mieć tak jakby za darmo. Więc no, jakiś to tam plus jest. O, dwie bronie, jak dobrze. Ta za 10, no ta trochę tańsza, ale też nie ma tragedii. Tutaj dajemy sobie znowu goldzika. No i co, no ten hełm dosyć drogi tak naprawdę. Ale okej, mamy dwa miejsca, więc na razie się nie przejmujemy, tylko klikamy dalej. Tu już wojownik 45 tysięcy siły, a pamiętamy, że tamten miał chyba 43, taki pierwszy powiedzmy wojownik. Tutaj po pokonaniu tych dwóch bloków, więc no już tutaj coraz silniejsi się pojawiają. Ale wydaje mi się, że tego 355 się doczłapiemy. Dobra, to możemy sprzedać. Znowu punkcik zręczność i próbujemy dalej. Cyk, jakieś rękawice. No nawet bym tutaj był bardziej zadowolony, jakby mi itemki nie leciały, nie oszukujmy się, niż jakby mają lecieć i mam... Chociaż nie, no to też głupota, no bo zawsze tam sprzedam, niby nie razy dwa, ale zawsze tam tego golda trochę dostanę, nie oszukujmy się. Tu już 46 tysięcy wojownik siły, więc mocny, ale pokonaliśmy go, był taki delikatny lag, ale udało się go pokonać. Dobra, kolejny, teraz zwiadowca. No i z tymi zwiadowcami sami widzicie, że tutaj jest problem, niby że jesteśmy tym łowcą, ale no okej, dobra. Co my tu mamy? Rękawice tanie i to tanie, dobra, czyli nie jesteśmy, że tak powiem, bardzo w plecy i lecimy dalej. No ile tu jeszcze przeciwników? Tak mi się wydaje dwóch, może trzech, czterech i chyba ten level nam wleci. Dobra, cyk. Kolejny cyk i chyba jeszcze jeden i level by był. Dokładnie, 355 poziom, więc super. Klata dosyć droga. Kogo my teraz mamy? Akurat mamy wojownika, czyli można powiedzieć, że bloka, więc wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, aby po prostu zakończyć ten odcinek. Na kolejnym może jeszcze z 50 tornadek sobie pociśniemy, bo tak jak mówię, no te tornada do 600, tak będziemy za niewielki koszt je klikać, no ale teraz tak jak sami wiecie, no szkoda, bo jednak tego golda fajnie by było sobie od tej wiedźmy dostać. Tu może jakoś tak ułożę, żeby to miało w miarę, a nie, bo to są itemki, tu mi się wszystko miesza, ale okej, tutaj sobie damy hełmy, pasek mamy tylko jeden, to niech będzie tu. Dobra, no jakoś powiedzmy, że to wygląda. Dobra, i to by było chyba tak naprawdę na tyle. Oj, nie chciałem tu czatu pokazywać, ale chyba nic złego nie ma. No wbiliśmy 353, ukończyliśmy 500 tornado i jeszcze dwa levelki nam wleciały, więc spoko. Jak to wygląda na tle innych? No tak naprawdę co? Tutaj Cinu widzę, że ma też 355. Jak zrobimy awkę, to może się nawet zrównamy z nim levelem, tak mniej więcej mi się wydaje. Co więcej, no Kowalik ma 354, Szymcio też ma 355. Tu jakiś lag, no pokaż mi tego Szymcia. No halo, co jest? Nie mogę na nie... O, jest Szymcio. No on ma sporo, on ma jeszcze pół. No docisnęlibyśmy, ale mówię, golda szkoda, więc nie będziemy tego na ten moment robić. No i co? I tutaj nie widzę nic więcej. No i Azuria ma 364, no ale jego raczej nie dogonimy prędko, o ile w ogóle. Ale no w sumie dzisiaj trochę leveli wbiliśmy, teraz się oddalił, jesteśmy oddaleni na 9 poziomów, więc tragedii nie ma aż takiej, można by powiedzieć. No tak na około 400 myślę, że się zbliżymy, myślę, że tak będzie różnica około dwóch leveli, mi się wydaje, na takim 400 plus, mniej więcej oczywiście, więc no to nie będzie tragedia, nie? Grunt, że tutaj te trzy paski robimy codziennie i tak dalej, bo to w lejcie daje swoje rezultaty. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie standardowo kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, piszcie w komentarzach, jak u was na przykład z tornadkiem, bo wiem, że niektórzy już na przykład to tornado mają całą ukończone, także to na pewno musi być duża satysfakcja pokonać tych 1000 przeciwników. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć!